Teraz w najbliższym czasie z Panami będzie okazja jechać do Częstochowy,
Więc tym bardziej zapraszam tych, co by powtórzyć, co by odważyć się. No i oczywiście szykujemy się za rok, bo jeśli jeszcze do Częstochowy, jak jeszcze na tym roku, to też wielu miało tu okazję zarezerwować sobie urlop, modlić się o możliwości, trenować kondycję, bo czeka Matka Miesięcza i chce mi pielgrzymować. Dlaczego jest to tak ważne? Doskonale wiemy, że życie nasze jest pielgrzymowane, że zmierzamy do domu Ojca, do nieba. Ale jak czytamy dzisiejsze czytania, Pan Jezus pokazuje nam coś więcej, że mamy słuchać Matki Najświętszej. Co to znaczy? Dzisiaj w Księdze Przysłów Bóg mówi o mądrości, która już dzisiaj wiemy, utożsamiona jest z Duchem Świętym, do Niego odwołuje. Ale że Maryja była pełna Ducha Świętego, pełna mądrości, to możemy o niej powiedzieć, że jest stolicą mądrości. Te słowa odnosi się też do niej. I wtedy słyszymy słowa: córki, synowie, słuchajcie mnie, a będziecie szczęśliwi. Przyjmijcie moją naukę, a będziecie mądrzy. Czuwajcie od progu mojego prawa, a znajdziecie łaskę od Pana. Pan Bóg pragnie, byśmy, słuchając Maryję, odkrywali szczęście, mądrość, łaskę. Czy tak czynimy? Bardzo mocne wrażenie zrobiło to, co zdarzyło się w życiu świętego Jacka. Objawiała się Maryja i powiedziała takie słowa: Synu mój, Jacku, raduj się, albowiem twoje modlitwy miłe są twojemu Synowi Zbawicielowi. O cokolwiek będziesz prosił za moją przyczynę, to otrzymasz. O cokolwiek będziesz prosił, to otrzymasz. Jakbyśmy my tego chcieli. Każdy z nas by chciał. I myślę, że święty Jacek, pierwszy dominikanin w Polsce, on zestronił się tak z Wolą Bożą, z Maryją, z Jezusem, jak stronił jego się stronicie. Że Maryja ze spokojem mogła powiedzieć: cokolwiek będziesz chciał, to się spełni. Bo taki był gorliwy w modlitwie, w postach, w ewangelizacji, w spowiedzi, w Eucharystii, w miłosierdzie wobec Bogu. To było widać, że Maryja jest sobą przyjaciółmi, a on ich. I jakiś czas temu odkryłem, że w wierze dalszej, w życiu zaraz idzie po wkroczeniu za Panem Bogiem, nie jest ważne, żeby do niego wiele robił, działał, nawracał do kogo, ponieważ tak naprawdę to Bóg działa. On podtrzymuje w świat istnienie, on nawraca, on uświęca, on dokonuje cud. Jedyne, czego potrzeba, to byśmy weszli w Jego wolę, w Jego wolę, jak pewną rzekę, którą byłby w konkretnym kierunku. I to właśnie czyni Maryja. Nie tylko święty Jacek ją słucha, ale sam Jezus jej słucha. Ona jakby była zaktywizowana, zainspirowana, była mentorką, nauczycielką, tą, która go pobudziła do odkrycia, co jest Bóg Boże. Mówi do niego: Bądź miła, on jeszcze nie rozumie. Później mówi do słów: Uczyń ci wszystko. I on czyni. I tak samo Pan Bóg zaprasza nas do tego, byśmy zasłuchali się w Maryję, naszą przyjaciółkę, byśmy wiedzieli, co robić. Jakie studia kończyć, z kim brać ślub, jaką pracę zmieniać, czy ją kontynuować, czy mieć jedno dziecko, czy dziesiątkę. Słuchać Maryi, a ona poprowadzi nas do Jezusa. I tutaj odpowiedzią jest takich 7 kroków. Pierwsze, to jest zaufać. Tak na 100%. Instalujemy w naszych komputerach różne programy, przeważnie są wyjątki, nie zadziałają one, kiedy nie zainstalujemy ich na 100%. Kiedy nie zaufamy Panu Bogu na rynku tak na 100%, pewne rzeczy po prostu nie działają. I na pewno tak dobrze, żeby nie znalazło Maryi tak na wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Drugie, świątobliżność. Jakże dobrze, że przychodzimy do Matki Najświętszej, by dziękować. Poczęło się dziecko, w końcu, tak bardzo się staraliśmy. Albo dostałem pracę, zdałem komisję. Ale przychodziło też wtedy, kiedy jest smutny, już umarł, to się zachorował. W tym momencie jesteśmy apolityczni. Buduje przyjaźń, miłość z Maryją. Trzecie, to czas. Kiedy ofiarujemy Matce Najświętszej te ciche modlitwy, tramwaju, autobusie, samochodzie, modląc się do różańców, przychodząc do kościoła, kiedy nikt nie widzi, śpiewając całą polską Matę Jasnowolską,
dobrej pracy zagranicowej. Tak samo trzeba zrezygnować, przyjechać z mojego, z jakiegoś filmu, z jakiejś ciekawej rzeczy zrobienia w internecie, bo chcę się pochować, chcę z nią porozmawiać. Muszę z tego zrezygnować. Piąte to twórczość. Nic nie zabija miłości, przyjaźni, jak nuda. Jeśli będziemy nudni w miłości z Marią, nie przyjdziemy na przykład tak twórczo, na nowenne, odmówimy różanie, przyniesiemy kwiaty czy linkowe, to miłość często bardzo szybko gaśnie i się kończy. Szóste to bezinteresowność. Przychodźmy do tego, kiedy potrzebujemy, ale zawsze, kiedy ją kochamy, kochamy ją zawsze. I siódme to wierność. Jakże wiele świadków słyszę osób, które kiedy z Marią byli bliski, były problemy z pracą, z dziećmi, pytali Marię za rękę, pytali za różaniec, i byli mi wierni i nie puszczali. I ta wierność zaowocowała ich przejście przez ten kryzys, a przyjaźń Marią się umocniła. I tak jak mamy przyjaciół tutaj na ziemi, możemy wyliczyć, jest to Patrycja, Anna, Paweł, jest Krzysztof, tak samo powinniśmy wyliczyć wśród świętych, kto jest naszym przyjacielem. Maryja, święty Jan Bosko, błogosławiony jak Paweł II, święty Józef, to u mnie, a u ciebie? Takich czterech najbliższych do świętych. Maryja? Ona by chciała. Bardzo budujące świadectwo było dla mnie to, co powiedzieli jedni z tych, którzy szli ze mną do Częstochowską, do Częstochowskiej domu Matki Bożej. Ich mama zaplanowała na nowotwór, szyjki, tacicy, złośliwy. Niebezpieczeństwo przerzutów, śmierci. Oni podjęli we dwójkę jako dzieci tej mamy swojej decyzji. Idziemy na pielgrzymkę, pielgrzymkę, ostrożnie. I kiedy oni się męczyli w słońcu, w deszczu, pielgrzymując, była operacja, trudna, udana. Mijały miesiące, nie było przerzutów, dobre wyniki. Wszyscy się dziwili, jak to możliwe. Okazało się, jak mówiłem, mama, oni sami, to cud. Przez ręce Maryi, Matki Boskiej Częstochowskiej. I dlatego chcąc dzisiaj słuchać Maryi, chcąc, by ona była dla nas przyjaciółką, chcąc to być tymi, którzy będą przez nią prowadzeni, prosił, by ona faktycznie była tą, którą kochamy, którą znamy, o której mówimy. A ona, gdy będziemy